Dzień dobry Państwu, witam 18 maja ze studia Telewizji Imperium w Gliwicach. W dzisiejszych wiadomościach odpowiemy na pytanie, co dalej w związku z zatrzymaniem prezesa Wasko. Poinformujemy o zamknięciu niektórych ulic, a na koniec podpowiemy, gdzie i kiedy być aktywnym oraz jaka znana atrakcja czeka na dzieci w Amoku. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam do oglądania. Wiadomości rozpoczynamy od wyczekiwanej informacji. Dokładnie tydzień temu lokalne i ogólnopolskie media poinformowały o zatrzymaniu prezesa znanej firmy teleinformatycznej Wasko S.A. oraz 5 innych osób związanych z tak zwanym praniem brudnych pieniędzy. Jaki jest dalszy ciąg tej sprawy? Szala goryczy się przelała, a członkowie afery trafili do aresztu. W piątek 13 maja warszawski sąd rejonowy podjął decyzję o aresztowaniu Wojciecha W., prezesa gliwickiej firmy, oraz Patrycję Z., byłą wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Dwumiesięczny areszt jest uzasadniony bogatym zbiorem dowodowym zebranym w postępowaniu przygotowawczym, nagrania rozmów podejrzanych, historia rachunków bankowych oraz zeznania jednego z współpodejrzanych. Dowody dotyczące wręczenia korzyści majątkowych zaważyły w sprawie, w której zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Przebudowa układu drogowego przy powstającej hali spowoduje zamknięcie niektórych ulic. Od najbliższego wtorku na czas remontu zamknięte zostaną ulice Kujawska na odcinku od ronda z ulicy Skłodowskiej Curie do Dolnej, Panewnicka od ulicy Pszczyńskiej do ulicy Beldona oraz Akademicka od ulicy Skłodowskiej Curie do Panewnickiej. W związku z dużą zmianą w ruchu drogowym podróżujący linią 702 powinni pamiętać, że linia od tej pory jeździć będzie ulicą Pszczyńską, a dla kierowców wyznaczona będzie droga objazdowa. Przewidziany koniec prac datuje się na koniec października. Były rajdy dla cyklistów, marsze, biegi na 6 łap, a tym razem odbędzie się bieg na 2 łapy. W Gliwicach okazji do aktywnej formy spędzania czasu jest coraz więcej. Jedną z nich będzie czerwcowy bieg długodystansowy. Czy podjąłbyś się takiego wyzwania? Trasa 7. Gliwickiego Biegu Ulicznego w tym roku poprowadzi z osiedla Kopernika pod radiostację i z powrotem, a jej długość to 10 km. Udział w głównym wielkim biegowym triumfie może wziąć profesjonalista, jak i amator. Jednym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia oraz chęci w podjęciu wyzwania. Ci młodsi, którzy jeszcze są uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum, również mogą się ścigać, lecz na krótszym dystansie. Najliczniejsi i najlepsi reprezentanci szkół wywalczą dla niej puchar przechodni prezydenta miasta. Start biegu o godzinie 10 z ulicy Perseusza. Więcej informacji na stronie gliwickibieg.pl. Jarosław Boberek jest nam znany jako częsty gość Kwiatkowskich z Rodziny Zastępczej. Oprócz serialowej roli posterunkowego ma za sobą bogate dubbingowe portfolio. Użyczał głosu Kaczorowi Donaldowi, Królowi Julianowi z Madagaskaru oraz w znanych grach komputerowych. W niedzielę 22 maja podczas dziecięcego saloniku filmowego w Amoku aktora będzie można zobaczyć na żywo i posłuchać m.in. w filmach animowanych, do których podłoży swój głos. To już wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Zapraszam do oglądania nas na stronie tvimperium.pl oraz odwiedzania i dyskutowania na naszym profilu Facebooka. Śledzić nas można także na Instagramie oraz kanale na YouTubie. Zapraszam na ciepłą prognozę pogody na czwartek. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia.